przed użyciem też możemy sobie delikatnie wymieszać, bo tak, używamy ziół do produkcji, więc tutaj też gdzieś tam jakieś małe paproszki mogą pływać. O, dobra, udało się. Teraz tak, to co chcemy pokazać w dniu dzisiejszym, na tym nagraniu, to przede wszystkim kolor probiotyku i jego dawkowanie do wody. Więc tutaj pan Grzegorz już zna, wie, że to jest koloru brązowego. Taki bursztyn. Tak, i to jest ze świeżego namnożenia, także tutaj nie obserwujemy żadnych nalotów, natomiast normalnym jest, że czasem pojawia się biały taki nalot delikatny. No, spróbujemy zrobić też w filmie przebitkę, żebyście widzieli, o co chodzi. I tutaj na tym probiotyku, jeśli cokolwiek się pojawi, to jest jak najbardziej w porządku. Teraz stąd sobie pobierzemy 2 ml probiotyku na litr. Pan Grzegorz już stosuje jest, od dłuższego czasu, tak, więc... Tak, tu jest poidło 5-litrowe, ale nie będziemy tego rozrabiać aż tyle, bo zimą gąbki nie pobierają tyle mniej wody. Mniej troszkę. To weźmiemy, to zrobimy na 3 litry. Na 3 litry, czyli 6 ml probiotyku sobie tak podamy jest do tej wody. No wiadomo, że jak przedawkujemy troszkę, to nic się nie stanie. Takie 6,5, nie? Tak, tak. Wlewamy do... Czyli bezpośrednio do poidła podajemy probiotyk. Tak, zakręcimy w razie czego, żeby się... Tak, tutaj nalewamy 3 litry wody niechlorowanej. Sprawdzimy, ile tego jest. Jeszcze troszkę. O, powiedzmy, okay, że jest 3 litry. Tu możemy też pokazać, panie Grzesiu, jak to wygląda, jaki to ma kolor. Woda jest tak leciutko zabarwiona, bo ten probiotyk po prostu jest z koloru brązowego, więc nam delikatnie barwi, natomiast tak naprawdę bardzo delikatnie. I co, tak przygotowaną wodę podaje pan gołąbkom. No ale dobra. A czy pan, panie Grzegorzu, podaje też ten probiotyk na karmę? Czy to dziś pierwszy raz zrobimy? Chyba pierwszy raz, jeżeli chodzi o karmę. Przygotowujemy teraz sobie połączenie probiotyku z melasą. My nie mamy takiej typowej melasy przeznaczonej jakby dla gołąbków, natomiast to jest melasa z trzciny cukrowej, ekologiczna, jak najbardziej można podać, dodatkowo właściwości odżywcze ma, więc to będzie rewelacyjnie się komponowało. 5 ml probiotyku i dajemy tego probiotyku więcej na te 20 gołąbków, dlatego że no tutaj jednak tych bakterii troszkę mniej przechodzi podczas tego procesu trawienia, gdzieś tam może troszkę nam ich ująć, więc dajemy trochę więcej probiotyku, więc 5 ml tutaj do miski. Ładnie pachnie ta melasa. Super, taka słodka. Tą melasę podajemy po to, aby zagęścić probiotyk i aby fajnie nam oblepiła całe ziarenko. Mamy teraz tak, 5 ml probiotyku i około 5 cm tej melasy z trzciny cukrowej. Pan Grzegorz tutaj miesza, żeby to się troszkę rozprowadziło, bo faktycznie ciężko nam tą melasę było podać bezpośrednio. Ale to dlatego, że jest zimno. Tak, jest zimno, więc to teraz troszkę wolniej. Lepiej to w domu przygotować. Letnim, tak, albo w domu przygotować. Jak ta melasa będzie stała, to też troszkę będzie taka... O, ale elegancko się to... Okej. I to będziemy tutaj dodawać do karmy. Tu mniej więcej mamy takie ilości na 20 gołąbków, tak, teraz... tego ziarna. I to będzie taka forma takiego lepiszczu, czyli ta melasa nam fajnie ten probiotyk rozprowadzi na ziarenkach karmy, żeby po prostu były wszystkie ziarenka obtoczone. Więc teraz tutaj trzeba będzie to porządnie wymieszać. Widać, że one tak fajnie się teraz łączą, tak. Tak, i teraz widać, że jakbyśmy dali sam probiotyk tutaj do tego ziarna, to by spłynął w dół, by się fajnie nie wymieszało, a ta melasa nam to scala, sprawia, że ten probiotyk z nią połączony się przyczepia do ziarenek i karma jest, powiedzmy, no, lepiej obtoczona tymi i probiotykiem, i melasą. Widać, że już ładnie te ziarenka są takie błyszczące, fajne i... Że doszło to prawie wszędzie, tak, nie każde ziarenko, tak. Nie? Pachnie to nieziemsko, tak naturalnie. Mhm. I co, tak przygotowaną porcję można już podać gołąbkom do karmidła.
To jest też bardzo dobra metoda.